Markowa to wieś położona w środkowej części województwa podkarpackiego, w odległości 25 km od stolicy województwa Rzeszowa w kierunku południowo-wschodnim. Administracyjnie należy do powiatu łańcuckiego. Przed wybuchem II wojny światowej w Markowej mieszkało około 120 Żydów. Wielu zostało wymordowanych w okresie niemieckiej okupacji. Do 27 lipca 1944 roku, kiedy to Markowa została zajęta przez Armię Czerwoną, w ukryciu polskich rodzin przetrwało 21 żydowskich uciekinierów. 10 mieszkańców wsi odznaczono medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata nadawanym przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Pod koniec 1942 roku Józef i Wiktoria Ulumowie z Markowej przyjęli pod swój dach dwie żydowskie rodziny z Łańcuta i Markowej. Na skutek donosu złożonego przez granatowego policjanta, Ukraińca, Włodzimierza Lesia, kryjówka została odkryta przez Niemców. 24 marca 1944 roku żandarmi z posterunku w Łańcucie wraz z Niemcami zamordowali Józefa i Wiktorię, będącą w zaawansowanej ciąży, oraz 6 ich dzieci, z których najstarsze liczyło 8 lat, a najmłodsze 1,5 roku. Zginęło także 8 ukrywanych Żydów z rodzin Szalów i Goldmanów, w tym 2 kobiety i 1 dziecko. Niektórzy z zabójców Ulmów i ich żydowskich podopiecznych ponieśli karę, między innymi Ukrainiec Włodzimierz Leś, na którym w 1944 roku podziemne polskie siły zbrojne wykonały wyrok śmierci. Zbrodnia w Markowej stała się symbolem martyrologii Polaków mordowanych za niesienie pomocy Żydom. 17 marca 2016 roku w Markowej otwarto Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów z Markowej. Decyzja o budowie muzeum została podjęta przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w czerwcu 2008 roku. Na powierzchni 500 metrów kwadratowych otworzono dziś już nieistniejący dom rodziny Ulmów i stworzono salę wystawową, wykładową i pracownie naukowe. Założeniem twórców było ukrycie w półprzeszklonej formie fasady tajemnicy, którą odbiorca odkryje dopiero podczas zwiedzania. Struktura budynku wcina się w plac. Front muzeum to uniwersalny symbol domu, przypominający zwiedzającym dzieje przedwojennej Markowej. Odnosi się zarówno do czasów w Shoah, jak i wskazuje na niezmienną postać i trwanie, mimo przeciwności losu i historii. Sama ekspozycja zajmuje jedynie około 120 metrów kwadratowych. Na ścianie przed muzeum umieszczone są tabliczki z nazwiskami Polaków, którzy ratowali Żydów. Na placu znajdują się podświetlone tabliczki z imionami i nazwiskami tych, którzy ratując Żydów stracili życie. Z racji szczupłości miejsca wymieniono tylko działających na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego.
Obok muzeum powstał Sad Pamięci, będący nawiązaniem do ogólnopolskiego charakteru muzeum. Umieszczono w nim podświetlone tablice z nazwami polskich miejscowości, w których ludność żydowska była ratowana przez polskich sprawiedliwych wśród narodów świata. W chwili obecnej, według kompilacji sporządzonej przez muzeum, takich miejscowości jest około 1500. W sadzie znalazł się lokalny akcent. W jego centrum stanął przeniesiony spod markowskiego skansenu pomnik rodziny Ulmów z 2004 roku. Uroczyste otwarcie sadu odbyło się 19 października 2018 roku. Ceremonia była finalnym elementem trzeciego zjazdu Polaków ratujących Żydów. Wzięli w niej udział polscy sprawiedliwi wśród narodów świata oraz ich potomkowie. Muzeum znajduje się w niedalekiej odległości od kościoła parafialnego pod wezwaniem świętej Doroty, który należy do dekanatu Łańcut w archidiecezji przemyskiej. Jest to świątynia wzniesiona w latach 1904-1910 według projektu architekta przemyskiego Stanisława Majerskiego. To w tej świątyni modlili się Ulmowie i chrzcili swoje dzieci. Po mordzie dokonanym na nich przez Niemców spoczęli na pobliskim cmentarzu.
chwili obecnej doczesne szczątki rodziny Ulmów zostały ekshumowane i po beatyfikacji zostaną umieszczone w kościele parafialnym. Na cmentarzu pozostaje miejsce, w którego ziemię wsiąkła ich męczeńska krew. Zgodnie z decyzją papieża Franciszka, beatyfikacja Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci zamordowanych 24 marca 1944 roku przez Niemców za ratowanie Żydów odbędzie się 10 września 2023 roku w Markowej, w miejscu ich męczeńskiej śmierci. Będzie to pierwszy przypadek, kiedy Kościół beatyfikuje nie tylko małżonków, ale też ich dzieci, w tym dziecko nienarodzone.